Dzień dobry, witam serdecznie w Majeckie Ręce i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne muffiny truskawkowe z dodatkiem białej czekolady. Babeczki są puszyste, wilgotne, aromatyczne, cudownie pachną i są bardzo, bardzo smaczne. Są to jedne z moich ulubionych babeczek. Do tego są proste i szybkie w przygotowaniu. Do ich przygotowania użyłam takich papierowych, foliowych foremek, dzięki czemu ciasto bardzo ładnie odchodzi od foremki, bardzo ładnie się obiera taka babeczka i do tego dłużej utrzymuje świeżość. Te foliowe foremki dłużej utrzymują wilgotność babeczek, ale oczywiście możemy też użyć zwykłych papierowych. Do ozdoby babeczek użyłam też takiego pisaka silikonowego, ale oczywiście jak nie mamy czegoś takiego, możemy babeczki nasze ozdobić po prostu łyżeczką, nabieramy trochę białej czekolady i rozprowadzamy po babeczce. Więc mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Zapraszam na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału Majeckie Ręce. Składniki. Dokładna lista składników i przepis na stronie Małej Cukierenki. Link w opisie filmu i w komentarzu pod filmem. Blaszkę do babeczek wykładamy papierowymi foremkami i odstawiamy. Do miski przekładamy jajko, dodajemy olej, mleko, sok z cytryny i cukier. Krótko mieszamy do połączenia składników. Do mąki dodajemy proszek do pieczenia, sodę i szczyptę soli. Mieszamy. Następnie przesiewamy do wilgotnych składników. Krótko mieszamy rózgą lub szpatułką na jednolite ciasto, tak jak ja na filmie. Dodajemy truskawki, białą czekoladę i krótko delikatnie mieszamy szpatułką. Ciasto przekładamy do przygotowanej foremki. Nakładamy ciasto tak do 3/4 wysokości foremki. I blaszkę wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 22-24 minuty. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Babeczki mają się przyrumienić. Po wyjęciu z piekarnika odstawiamy je na około 5 minut, następnie wyciągamy z blaszki i odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Przygotujemy czekoladę do ozdoby. Przekładamy ją do miseczki i roztapiamy na parze lub w mikrofalówce. Jeśli robimy to w mikrofalówce, przypominam, że robimy to etapami. Wkładamy czekoladę na około 30 sekund, wyciągamy, mieszamy i znów wkładamy do mikrofalówki. I tak postępujemy, aż czekolada całkowicie się roztopi. Czekoladę przelałam do silikonowej buteleczki. Jeśli takiej nie mamy, możemy czekoladę na babeczki nakładać łyżeczką lub przelać ją do foliowego woreczka i odciąć brzeg. I dekorujemy wierzch babeczek. Na koniec jeszcze każdą babeczkę ozdobiłam połówką truskawki.
i nasze pyszne muffiny truskawkowe są już gotowe. Są puszyste, wilgotne, aromatyczne, bardzo smaczne. Na drugi dzień też dobrze smakują. Bardzo polecam. Dokładny przepis na stronie Małej Cukierenki, link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wypieków.